Hej ho, witajcie bardzo serdecznie w nowym vlogu. Trochę będzie buczeć, może zciszę ten ogrzewacz. Ogrzewacz. Jesteśmy w załatwianiu jakichś tam dziwnych rzeczy i ja czekam, a że jest zimno pierońsko, to mam przez minutę włączony silnik, żeby nie było. Ale w każdym razie załatwiamy, kombinujemy. Może uda się. Samolot wdepnąć do Chińczyka, Chiniolka, bo już dzisiaj normalny dzień pracy, także fajnie. Ja jestem w tych w ciepłych ubraniach, bo się zrobiło 1 stopień, czyli już po wiośnie, ale podobno na Sylwestra ma być cieplej, więc jakieś 2-3 dni takiego lekkiego ochłodzenia, a potem będzie już podobno dobrze, bardzo fajnie. Zobaczymy jeszcze jakie plany, bo kasę fiskalną chciałam zalegalizować, no taki przegląd roczny zrobić się nie dało, bo mają na jakieś inne pozwolenie. Musiała do Łodzi jechać, czego nie lubię, pełno ludzi tam jest. Łódź nie jest dobra. Trudno, damy jakoś radę. Także ja się z wami przywitałam, a my lecimy dalej. Hej, hej. Ja tu sobie piszę o runach, a tu mam taki bałwanek czekoladowy. Ktoś się w ogóle nie fokusuje. Bo po co? Może się teraz sfokusuje. O, proszę bardzo. Runy. Piszę sobie o runach, mam takiego bałwanka, który przepysznie pachnie, czekoladowe. Z takiej czekoladki amerykańskiej. Fajnie. Tu powstaje choinka. Oj, będą 3 komplety światełek. Proszę bardzo. Kolorowe. Chociaż wszystkie czerwone. Tak? Światełki są kolorowe. O, proszę bardzo. Muszę wyciszyć muzyczkę, bo mi film ściągnął. Fokus. Brak fokusu. Pełki lubimy. No i ładnie teraz złapało ostrości. Więc ozalisz. Choineczka takowa w pełnej okazałości będzie. A my idziemy oglądać film Kod Nieśmiertelności. Zobaczymy co to znaczy za jeden. Mamy na zewnątrz, bo lecimy do komunistycznego sklepu Archelana. A pójdziemy jeszcze potem na chwilkę spaceru, na chwilkę? No, pójdziemy. Na razie auto. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Ale mogę się pocieszyć jednym. W Łasku nie jest dużo lepiej, ani gorzej. Światełki. Przyszłam wam pokazać. Fontanna fajnie zrobiona, nie? Super. Jak nie ma kwietników, to nie poznaję tego miejsca. Pałac Królowej Śniegu. Na fontannie. Rzeczy udające fontannę. I tam zacna bombka. Zacisznie. I ja na bombce. W takich światełkach zawsze się dobrze wygląda. Dobra bombka, nie jest zła. O, jakie różne światło. Nie jest zimno, to można, słuchajcie, połaźć po skwerku. A
teraz idziemy do rażącego białego światła. Ale też fajnie. O. Niebieskie oczy królowa śniegu. A tu mnie nie złapie. Tylko światełki. No to od tej strony. A tu stoi tak ładnie ubrany. O. Jakiś sklep samochodowy, coś, ale bardzo ładnie. Tu choinki, dzwoneczki. Podoba mi się. Cała bateria, mamy grzane góralskie do podgrzania, kwas chlebowy, smak kwasu chlebowego. Lecimy dalej, bartnik miodowy, ukraiński, kwas chlebowy, połczyński na miodzie, jakim? Drachimskim, połczyński czarny. Pomarańcze i kiwis są to napoje i wareczka Radler. Ciemne cytrynowe. O, tak bateria wygląda. Jest. No powiem wam, kochani, że dzisiaj... dzień wielkiego rozleniwienia. W zasadzie usiadłam tylko trochę do księgi cieni. Coś tam piszę, coś tam dla grupy robię. Tyle, że chujneczka jest, więc to jest fajnie. I oglądam opowieść wigilijną. Jeszcze nastrojowo zrobili serial. Można sobie serial zobaczyć i obejrzeć, także bardzo fajnie. I co, będę się żegnała. Najwyżej połączę dwa vlogi. Zobaczymy. Tak, nic konstruktywnego dzisiaj. Niewiele. Buziaki. Kto oczki łapką zakrywa? Kto oczki łapką zakrywa? O, aż tak. To jest początek skutek i koniec. Nadejszedł czas do dmuchania materaca. Śpię pod choinką, jestem jak prezencik. Spada mi dupa do podłogi. Czy za mało nadmuchany materac, czy za ciężka dupa? Oto jest pytanie. Dodmucham, zrobię coś z sobą i zacznę robić program. Jestem. I po odpoczynku czas zrobić kadr, bo będzie miał miejsce programik. Programik, zaraz zobaczymy, jak to się wszystko uda popodłączać. I żeby było trochę jołkę widać i mnie, i po turecku siedzę. Na łóżku. No, zobaczymy. Kadrzyk będzie, kadrzyk robiony. Bo generalnie cały bagan wygląda w ten sposób, że mam kartę. Kasa fiskalna, zeszyty, nie pytajcie. Proszę bardzo, tutaj będzie miejsce na lampu, bo lampu też mam. I lampusy stanie jakoś równo. Zobaczymy, zaraz to będę układać. Kolędy lecą. Hej, widać! A wróżka powiedziała, nie? Proszę, tu jest wróżkowa dupka, to są nogi w górze. Łapciami. Yeah. To są łapcie. A dobra, bo ja tu urodzinowy, nie komentujemy tam. Nie komentujemy. Nie komentujemy. Zamykamy buzię. Tak. W grudniu. O, a tu mamy do dopracowania jeden świecznik. Fajnie wygląda. A tu są kolejne. Tak po cichu nie nagrywać. Tylko po cichu. Ktoś chciał.
dotyku fajne. No, nie porównanie z moim smokiem, ale mój jest najmniejszy. Hejho, już po programie. Także ja biorę się za składanie vloga, dlatego że dzisiaj nie szykuje się jakiś ekscytujący dzień z wyjściami czy czymkolwiek. Jak będzie coś ekscytującego, to będzie w następnym vlogu. A dzisiaj już była przerwa, no ale jest już poświątecznie, więc bądźmy szczerzy, niekoniecznie trzeba. Znaczy po vlogu masowo, to chciałam powiedzieć. Ja już się przybrałam w takie podomowe ciuchy. Program był na jasno i fajnie. Czekają mi jakieś wiadomości. Składam vloga i biorę się do pracy, ponieważ muszę jeszcze trochę odpowiedzieć na maile, trochę zrobić run czy innych webinarowych rzeczy. Także buziaki dla Was. Żegnam się w tym vlogu. Do zobaczenia. Do następnego razu. Wszystko będzie nieskoordynowane, nie wiadomo kiedy, bo wakacje mam. Dokładnie tak. Pa, pa.